To niesamowite, że w czasach, kiedy ludzie walczą ze skutkami powodzi, kiedy pomagają sobie jedni nawzajem, jedni drugim. Przed weekendem dowiedziałem się, że na przykład moje przyjaciółki, myślę, że mogę tak o was dziewczyny powiedzieć, z Pucka i okolic organizują transport różnych materiałów i rzeczy do dwóch małych wioseczek pod Kłodzkiem. Że Lechu z Pucka zorganizował dla dzieciaków półkolonie nad morzem. No, że dzieją się takie fajne rzeczy i dzieje się takie mnóstwo rzeczy. Ja wiem o kilku tylko akcjach, ale wiem, że tych akcji jest dziesiątki. Dostajemy słowo, które się powtarza o tym, że dobro nie jest tylko chrześcijańskie. Dzień dobry. Słuchajcie, czytając dzisiejszą Ewangelię w wersji Łukasza, wcześniej słyszeliśmy w innej wersji dokładnie ten sam tekst, znaczy nie ten sam tekst, tylko ten sam sens. Można sobie powiedzieć jasno i trzeba to sobie powiedzieć jasno, dobro nie jest czymś, co może być zmonopolizowane przez chrześcijaństwo czy przez katolików. Dobro jest nie tylko chrześcijańskie, ono jest po prostu ludzkie. Ludzie są po prostu dobrzy i są zdolni do robienia dobra. Jasne, że jak weźmiemy historię Kościoła, to szczególnie na początku uczyliśmy świat pewnych akcentów dobra, których świat nie miał, na przykład opieki nad chorymi, nad starszymi, kalekami i tak dalej, nad niepełnosprawnymi, przepraszam za to słowo. Ale jest wiele dziedzin, gdzie świat nas wyprzedził w czynieniu dobra. I dobrze, bo o to chodzi, że dobry nauczyciel to jest ten, który pozwala, żeby jego uczniowie go wyprzedzali i się nie obraża i nie mówi, że kiedyś cię tego uczyłem w związku z tym. Nie, po prostu idziemy dalej. Bo istotą Kościoła nie jest robienie dobra, tylko istotą Kościoła jest głoszenie o tym, że Bóg nas ukochał, a robienie dobra jest, nie wiem jak to powiedzieć, przekazaniem tego, co się samemu dostało. Nawet nie odwdzięczeniem się, tylko po prostu sam dostałem, daję dalej. To jest robienie dobra. A więc dobro może czynić każdy. I mówiąc językiem naszego plemiennego kraju, bo niestety tacy jesteśmy, są tu plemiona różne, nie tylko dwa, ale bardzo różne. Te podziały się mają swoje konstelacje. I myślę, że chyba trzeba to po prostu przyjąć. Nie będzie jednolitej Polski nigdy. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, mówiąc tym językiem naszej plemiennej Polski, trzeba powiedzieć wyraźnie i uczciwie, że dobro może czynić i Owsiak, i Caritas. Oczywiście to są dwie nazwy, że tak powiem, chociaż tutaj jest nazwisko. Dobra, WOŚP i Caritas, o, tak będzie lepiej. Bardzo symboliczne, bo przecież mamy wiele organizacji dobroczynnych w Polsce. Niestety znowu nasze wojenki sprawiły, że najczęściej słyszymy tylko o tych dwóch organizacjach, tymczasem jest ich o wiele więcej. I uczciwość wymaga tego, żeby powiedzieć sobie, że właśnie dobro czynią wszyscy, czy mogą czynić wszyscy, którzy tylko mają takie pragnienie. A jeśli chcemy kogoś rozliczać, to my musimy uczciwie powiedzieć też o sobie. Znaczy, jeżeli widzimy w drugim, który czyni dobro, również ciemne strony, okej, okay, może takie są fakty, to miejmy też odwagę cywilną powiedzieć o ciemnych stronach swojej strony, że tak powiem. I wtedy to będzie bardziej uczciwe, bo inaczej zaczynamy przypominać dzisiejszych apostołów, apostołów z dzisiejszej Ewangelii, którzy wydawało im się, że mają właśnie monopol na czynienie dobra, bo są blisko Jezusa. W związku z tym innym chcą tego zabronić. To jest w ogóle takie sekciarskie myślenie, że jak my mamy Jezusa po swojej stronie, to jest w ogóle głupota myśleć, że my mamy Jezusa po swojej stronie. Jakby Jezus właśnie bawił się w te wszystkie plemienne wojenki, Bóg zbawił wszystkich ludzi i wczoraj bardzo mocno o tym słyszeliśmy w liturgii słowa, ale właśnie. Wziąć Jezusa, a raczej próbować to zrobić, żeby go przekabacić na swoją stronę, to jest coś bardzo dziecinnego, ale w takim złego tego słowa znaczeniu, takie dziecinne właśnie, nie dziecięce, tylko dziecinne. Jezus w to nie wchodzi i widać to w dzisiejszej Ewangelii. Mówi, no nie, nie będę się bawił z wami w dziecinne zabawy monopolizowania dobra, bo dobro jest uniwersalne, bo dobro jest do wykonania przez każdego człowieka.
A chrześcijańskim obowiązkiem jest to, żeby to dobro dostrzec, żeby się tym dobrem ucieszyć, żeby kogoś za to dobro pochwalić, a nie krytykować, że nie robi tego jak ja. I dopóki tego nie zrozumiemy, to będziemy cały czas daleko od Jezusa, od Ewangelii, od Jego myślenia, od Jego uniwersalnego myślenia, bo Chrystus zbawia każdego człowieka, a nie tylko tego, kto ma metrykę w kancelarii parafialnej. I myślę, że warto jakby sobie o tym cały czas przypominać. I teraz zobaczcie, że Jezus w przeciwieństwie do swoich apostołów potrafi dostrzec dobro nie tylko u swoich, ale też u innych. I to jest wielkość Jezusa. To jest wielkość każdego lidera, to jest wielkość każdego mądrego człowieka, że potrafi się ucieszyć dobrem, które czyni i zobaczyć dobro w innych ludziach. To jest mega fajna sprawa. I żeby tego się nauczyć i żeby to też umieć robić, tak jak to Jezus robi, trzeba posłuchać dalszej części tej Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi, żeby przyjąć dziecko w Jego imię, ale też przyjąć dziecko w sobie. Dlaczego? Dlatego, że jestem dzieckiem Ojca. Chrześcijaństwo nas tego uczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To nie jest jakiś slogan, tylko to jest coś, co nas ma ustawić wobec Pana Boga, wobec siebie i wobec drugiego człowieka. Ja jestem dzieckiem. To jest bardzo trudne, bo póki sobie siedzimy na modlitwie i mamy rączki złożone, to sobie możemy tak mówić, to jest takie fajne. Ale w momencie, kiedy wchodzimy w relacje, w momencie, kiedy patrzymy na siebie i powiedzieć sobie, że ja jestem dzieckiem, oj, to jest bardzo trudne. Bardzo trudne, bo lubimy być dorosłymi, bo dorosły ma władzę, bo dorosły rządzi, bo dorosły ma rację, bo dorosły ma zawsze ostatnie zdanie, bo dzieci nie mają głosu. Mamy te wszystkie swoje głupie powiedzenia. I teraz, żeby to zrozumieć, że dobro jest uniwersalne, Pan Jezus mówi, przyjmij dziecko w moje imię, przyjmij tego najmniejszego w moje imię. Dlaczego tak mówi? Dlatego, że sam przeszedł tę drogę. Pamiętacie list do Filipian, gdzie Paweł nam mówi, że Bóg nie skorzystał ze sposobności, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, żeby być na równi z Bogiem. Czyli ogołaca siebie, staje się dzieckiem, no bo staje się człowiekiem, a więc staje się synem. Staje się kimś, kto jest tak jak my, w zależności od Boga. Jest kimś, kto ogranicza swoje bóstwo, po to, żeby nam pokazać, że zależność od Boga jest czymś dobrym, jest czymś zbawiennym, jest czymś, co przynosi pokój w człowieku i w świecie. A więc sam to robi, zrezygnował z chwały, żeby stać się jednym z nas, żeby stać się dzieckiem. I teraz dlaczego to robi? Dlatego, żeby nam pokazać, że dzięki temu zabiegowi, że przyjmuję, ale nie, że jestem, bo się urodziłem człowiekiem, tylko podejmuję taką decyzję, czyli przyjmuję to, że jestem dzieckiem, nie czuję się wtedy lepszy od innych i potrafię się ucieszyć tym, że inni też potrafią robić dobro, że widzę dobro tam, gdzie moja przynależność kościelna, partyjna, plemienna, wydawałoby się, kazałaby mi powiedzieć, tam nie ma dobra, bo tylko ja mogę robić dobro. No właśnie, jeśli jestem dzieckiem, Bożym dzieckiem, to potrafię dostrzec to dobro również w innych. To jest niesamowite, że ta Ewangelia dzisiaj przychodzi, bo przychodzi w takim bardzo specyficznym momencie. Drodzy Państwo, wczoraj przekroczyliśmy cudowną, przepraszam, liczbę 450 tysięcy złotych dla mieszkańców Powodzian. Wczorajsze żebractwo moje niektórych już przyprawiło o złość i bardzo dobrze. Zostało nam 48 500 z groszami do tego, żeby osiągnąć 500 000 złotych. Wiem, że jutro, czy dzisiaj albo jutro mamy dostać obiecane 7 000, o których wczoraj wspominałem. A więc zbliżamy się już do 460. Budżet sobie możemy tworzyć. A więc zostało do pozbierania 40 000. I bardzo Was proszę, żebyśmy to 40 tysięcy złotych zebrali. 500 000 złotych chciałbym, żebyśmy przekazali mieszkańcom Kłodzka, żeby mogli się ucieszyć. Pamiętacie, zaczynaliśmy od pułapu 50 tysięcy, 2 tygodnie temu to było, dokładnie w poniedziałek na lekcjach z drugą klasą, na lekcji z drugą klasą przekroczyliśmy ten próg 50 tysięcy i wtedy wydawało się, że ta zrzutka to jest bardzo dużo i że niewiele więcej zbierzemy. Tymczasem mamy 10 razy
9 razy więcej od tego, co wtedy zebraliśmy, więc idźmy dalej. Bardzo Was proszę, pomóżcie mi zebrać tą niesamowitą sumę, jak na tą ekipę, którą jakoś próbuję stworzyć, tych 500 000. Bardzo się cieszę z tego, że to często podkreślam, że w tej zrzutce jest tak, że jest podana suma, a potem jest podana ilość wspierających, ilość osób. I tam jest ponad 4000 osób. Bardzo Wam dziękuję. Każdej tej osobie z osobna, bo to jest niesamowite, że właśnie w ten sposób też możemy się uczyć, że robimy dobro razem. Przecież w tej liczbie osób są ludzie wierzący, są ludzie niewierzący. Wiem, że są też nawet antyklerykałowie i to tacy ostrzy. Wiem, że są ateiści, że są agnostycy, że jesteśmy bardzo różni. Ale to, co nas łączy, to wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. To wrażliwość na to, że drugiemu jest źle. Dlatego bardzo się cieszę, bo ona się wpisuje, ta zrzutka, w dzisiejszą Ewangelię i w logikę myślenia chrześcijaństwa, tego prawdziwego, jezusowego chrześcijaństwa, że dobro nie jest zmonopolizowane przez katolików, tylko jest dobrem, wartością uniwersalną, jest po prostu ludzkie. Więc bardzo Wam dziękuję, że też dzięki temu mogę się tego uczyć i mogę mieć takie poczucie, że tworzymy bardzo różnorodną wspólnotę zgromadzoną wokół dobra. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam dobrego poniedziałku i uwaga, jedziemy dalej, do 500 tysięcy. Proszę Was, mówcie o tej zbiórce, męczcie swoich ludzi. Dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, a więc jutro będą wypłaty, a może niektórzy już dzisiaj mają wypłaty, więc tym bardziej myślę, że te 40 parę tysięcy zbierzemy bez problemu. Dobrego poniedziałku, trzymajcie się.